Hejo, witajcie ludziska, z tej strony Brawly, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Zagrajemy w Gothic 2 Nockruka z modyfikacją The Returning. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i kochani, w tym odcinku najprawdopodobniej ruszymy już do Górniczej Doliny. Ale zanim to zrobimy, to najpierw chciałbym zrobić tego trolla za pomocą oczywiście tego zwoju. Kupiłem ten zwój od Zurisa, także trzeba go tutaj wykorzystać. Gdzie to jest? Droga wojny, ma burza ognista, zniszczenie, lodowa... No gdzie jest to pomieszczenie potwora? Ja pierdzielę, czekajcie, bo... Gdzie to jest? Na piątce. Dobra. Jeszcze chciałem pogadać z Xardasem na temat tego opiekuna, bo musimy się nauczyć jakiegoś tam języka, nawet nie wiem jakiego. Okej, okay, świetnie. Chodź teraz, ale ty malutki jesteś. No i teraz tam nic nie zrobisz, dobra, świetnie. Co ty tutaj masz? Mikstury jakieś, skórzane mieszki i nic poza tym. Dobra, co tu możemy wziąć? Możemy wziąć, jak widzicie, serce. Okej, ludziska, jesteśmy już obok Xardasa. Zrobiłem cięcie, bo druga oczywiście tutaj byłaby nudna i nic by się tak naprawdę nie działo, więc... cięcie było, jakby to powiedzieć, odpowiednim wyjściem. Dobra, pogadamy sobie z Xardasem. Czym dokładnie jest oko, dlaczego, bla bla bla... znasz język demonów Lenga. Właśnie o tym, o to musimy się zapytać. Znasz język demonów Lenga? Co? Skąd dowiedzieli się o tym starożytnym języku? Opiekun Tagon powiedział, że... jeśli dobrze rozumiem, żeby przejść próbę opiekuna, musisz nauczyć się tego języka. I zapewne prosił cię też, żebym zapoznał się ze starożytnymi zapiskami, które znajdują się tu, w górnej komnacie mojej wieży. Być może nawet przypuszczę, że mogę cię go nauczyć. Dokładnie o to chciałem cię zapytać. Moja znajomość języka demonów Lenga jest bardzo skromna i niewiele by ci pomogła w twojej próbie. Ale opiekun powiedział, że możesz mi rozwiązać ten problem. Ale nie mówił, że to właśnie ja nauczę cię tego języka. Musisz znaleźć kogoś, kto mógłby ci przekazać tą wiedzę. I kto może mi pomóc? Nazywa się Kreol, jest nekromantą i bardzo potężnym czarownikiem. Swoją mocą nie ustępuje nawet opiekunom. Kreol jest prawdziwym wyznawcą Boga Ciemności i można go nawet nazywać jednym z wybrańców Beliara. Jednak tak po prostu nie będzie cię on uczył. Będziesz musiał wywrzeć w nim dobre wrażenie. Jak to zrobić, nie potrafię ci dokładnie powiedzieć, a już na pewno nie będzie to proste. Kreol ma bardzo gwałtowny charakter, więc postaraj się być dla niego uprzejmy. Bo bez Ceregieli zrobi z ciebie coś zupełnie bla bla bla. A gdzie mam szukać tego Kreola? Ostatnio co o nim słyszałem, to że urządził się gdzieś w Górniczej Dolinie. Spróbuj tam zacząć jego poszukiwania. Idź, reszta zależy tylko od ciebie. Okej, także chyba to wszystko. Czy mówić coś słowo Mora Ulartu? Nie przestajesz mnie zadziwiać. O ile mi wiadomo, Mora Ulartu jest bardzo starym, potężnym zaklęciem. Czasami je również nazywają więzieniem duszy. Dusz. Powstało w starożytnych czasach, kiedy ludzkość jeszcze dopiero zaczynała swoją drogę. Dokładnie nie wiadomo, w jaki sposób to zaklęcie trafiło do naszego świata, a najwidoczniej przyłożył do tego swoją rękę sam Beliar. Myślę, że nie muszę ci tłumaczyć, do czego służy to zaklęcie. Jego nazwa mówi sama za siebie. Powiedz mi, jak ja mam zdobyć Mora Ulartu? A po co ci ono? Potrzebuję tego zaklęcia, aby złapać duszę pewnego demona. Nie wiem, po co ci to potrzebne, ale mogę powiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne. Ale chyba mogę ci podpowiedzieć, gdzie powinieneś zacząć swoje poszukiwania. Wszystko inne musisz zrobić sam. Czuję, że to nie będzie takie proste. Największy problem polega na tym, że Mora Ulartu nie jest po prostu zwykłym zaklęciem. To dar Beliara, temu, kto według niego zasługuje na tą ukrytą wiedzę. Tylko sam Mroczny Bóg może ci to dać. Nie sądzę, żeby pomyślał, że na to zasługujesz. Chociaż z drugiej strony, nie ślubowałeś innym bogom. Możliwe, że to może być twoja zaleta w tym przypadku. W każdym razie musisz spróbować. I co ja muszę zrobić, żeby Beliar podarował mi Ula Muraltu? Na początek musisz mieć coś, co może zainteresować Mrocznego Boga. To, co możesz mu zaproponować w zamian za jego dar. Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby go zainteresować. Jaka? Istnieje pewien bardzo potężny artefakt, amulet Triramar. Dokładnie nie wiem, kto był jego twórcą, ale przypuszczam, że to był sam Beliar. Jak inaczej wytłumaczyć, że od czasu swojego powstania i do ostatniego momentu artefakt znajdował się w jednej ze świątyń poświęconych Mrocznemu Bogu. Ale teraz sytuacja się nieco zmieniła. Około pół wieku temu paladyni i Nosa zburzyli tę świątynię.
nie zostawili bez opieki i samego artefaktu. Nie mogli go zniszczyć, ale bezpiecznie ukryli go przed niepowołanymi oczyma. Ale moc Inosa pomogła im przeciwstawić się gniewowi Beliara, który chciał go odzyskać. A co to jest? Ukryty w nim jest jeden z czterech przedmiotów Mrocznego Boga. Dla tych, którzy służyli Beliarowi, ten artefakt był źródłem ich mocy, a dla Mrocznego Boga był nieodłączną częścią jego samego. Okej, ludziska, musiałem na chwilkę wyciszyć mikrofon, ale już jestem, miałem tutaj ważną rozmowę w pokoju. A on nadal pierdzieli, masakra. Dobra, także to tyle. Dowiedzieliśmy się, że aby zdobyć tę Mora Ulartu, musimy mieć jakiś tam amulet, który jest ukryty gdzieś tutaj na wyspie Korinis. No i cóż, ludziska, teraz udamy się do Górniczej Doliny. Nie ma na to czekać, mamy 24 poziom, jeszcze 10 punktów do rozdania. Spotkamy się, ludziska, już na przełęczy. Dojdę tam sobie już poza odcinkiem, zrobię cięcia, także ze dwóch. Okej, ludziska, jesteśmy już na przełęczy. Teraz możemy ruszyć prosto do Górniczej Doliny. Coś tu mnie goni? Nie, tylko nie ty. Okej, ja to wszystko pozabijam. Ja chcę doświadczenie. Okej, udało się, świetnie. Bierzemy skórę, bierzemy żądło i jeszcze sobie zmienimy broń na krzyż przeznaczenia. Dobra. Dobra, lecimy. Czekajcie. Z kim miałam pogadać na ten temat? Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Jeśli istnieje droga prowadząca do Górniczej... W porządku, więc... Okej, świetnie. Tutaj jak widzicie troszkę zmienili, ponieważ teraz musimy skorzystać z tego kołowrotka. Kołowrotek znany nam z Gothica 1. W dwójce tego nie było, w podstawce ani w samym dodatku. Okej, ludziska, musiałem na chwilkę znowu wyciszyć mikrofon. Sorki za to. Okej, kontynuujemy. Musimy teraz dostać się do Górniczej Doliny. Co to są? To są wargi, czy to są wilki? To wyglądają jak wargi. Czekajcie, zobaczę, co to jest. Tak, to są wargi, chyba. Tak, dokładnie, dobra. Postaram się zaciupać to kurestwo. Jak widzicie, mam całkiem ładne obrażenia teraz, także spoko. Może jeszcze dałbym radę wybić tych orków, chociaż... Chociaż część, bo wiem, że tam jest ich sporo. Zobaczymy, może się uda.
Wiem, że tu będzie jeden z nich. O Jezus! Trochę ich sporo tutaj jest. Czekajcie, postaramy się ich pojedynczo tutaj przyciągnąć. Dobra. No, zapraszam. O Jezus! O Jezus! Ile tego jest? Masakra! Dobra, postaramy się użyć tutaj. Dobra, jeden nie żyje. Fuck! Uciekamy! Dobra, nie chcę się z wami walczyć. Przepraszam! Ale czterech orków jest, kuźwa. Możemy tutaj nieźle doświadczenia nabić. Kurde, gdybym miał więcej many, więcej mikstur many, to na pewno bym tutaj zaryzykował, ale kuźwa, nie chcę tracić tych mikstur. Ja te ścierwa wybiję w trzecim rozdziale. Dobra. Nie, dobra, nie korzystam z żadnego z żadnej esencji, z żadnej mikstury. Szkoda mi tego jest po prostu. Ale jednego orka zabiliśmy. To się liczy. Kurde, tylko tam mamy, kurde, trzech orków i wiem, że z tych orków też możemy serce wziąć. Serce, aby zrobić sobie eliksir. Eliksir siły, który da nam dwa punkty do siły właśnie. Dobra, tu wiem, że był w podstawce i w dodatku szczur. O, dokładnie. Nadal jest. Tylko, że uciekają, ścierwa głupie. Boją się. I słusznie. Okej, zanim pójdziemy do... Co to jest? What the fuck? Tu jeszcze mamy... O nie, nie mówcie, że ci orkowie mnie gonią. Dobra, trochę się boję, ale okej, tu mamy gobliny, które powinny paść na strzała. O ile kryt wejdzie oczywiście. Bez kryta biorę im, kurde, połowę HP. Także niesamowite obrażenia. Mam nadzieję, że w tym, w Górniczej Dolinie nie będzie mi crashować gry tak samo jak w tym. W Jarkendarze, bo chyba się zastrzelę. Dobra, złoty pierścień, miksturka. I chyba to wszystko. Dobra. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej. Esencja Leczniża przynajmniej nie była. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj już niczego nie ma. Kuźwa, szkoda mi tylko tych orków. Ja bym te ścierwa pozabijał, ale kuźwa, zobaczcie, ile mam mikstur many. Strasznie mało. Nie starczy. Zdecydowanie nie starczy. A tych orków tutaj jest naprawdę sporo. Dlatego będę musiał czekać do trzeciego rozdziału. Ciekawe, czy w trzecim rozdziale dostanę jakiś lepszy pancerz od strażników świątynnych. To mnie właśnie ciekawi. Bo z tego, co czytałem, to w piątym rozdziale dostaliśmy pancerz, mogliśmy dostać pancerz Kor Angara i on był naprawdę zajebisty. Znaczy, on jest zajebisty. Ale tak już mówiłem, w piątym rozdziale dopiero. Okej, tutaj wszystko raczej przeszukane, tak? Żadnej tabliczki nie ma, z tego co widzę. O, mamy jakiś ten, jakąś skrzynię. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, okej, okay. Prosta skrzynia i były dwie esencje lecznicze, super. W ogóle te wytrychy mi się skończyły, będę musiał kupić u Engora, tak się chyba nazywał ten strażnik, który handlował w Górniczej Dolinie. Będę musiał kupić troszkę wytrychów oraz esencji leczniczych, bo wiem, że ten koleś miał całkiem spory zapas tych rzeczy w swoim ekwipunku, w swoim sklepie w sumie. Bo on te rzeczy sprzedaje. Także będzie trzeba sobie kupić co nieco. Okej, okay, ludziska, jesteśmy już w Górniczej Dolinie, w końcu, kuźwa. Co to jest? Skórzany mierzek już na początku, tak na ryj. Tylko ciekawi mnie, że tutaj jest jasno. Zawsze jak się wchodziło do Górniczej Doliny, to zawsze było, kuźwa, ciemno. O, proszę, ludziska. Dobra, tutaj weźmiemy sobie... no, jak to się mówi. Weźmiemy sobie... runę, o ile oczywiście tutaj będzie, o ile nie zmienili lokacji. O kuźwa, ale mi tutaj wyrąbał, okej. Dobra, czysto, bierzemy tutaj kły. I czy będzie tutaj runa? Tak, jest runa. Na szczęście tutaj miejscówek tych run nie zmienili, tylko tabliczek. Bo chyba bym się... Bym musiał teraz szukać tej cholernej tabliczki. A trochę czasu pewnie by mi to zajęło. Dobra. Zapisujemy grę. Co tutaj mamy? Jakieś roślinki? Kuźwa, jak ja jestem tutaj w tej Górniczej Dolinie, to aż mi się, kuźwa, Gothic 1 przypomina, nie? Stare, dobre, kuźwa, czasy. Oczywiście nie martwcie się, te czasy jeszcze powrócą, bowiem po ukończeniu tej znakomitej gry,
czyli chodzi oczywiście mi o Gothica trójeczkę, o Gothica dwójeczkę. Będzie oczywiście Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Słyszałem, że ta modyfikacja jest naprawdę fajna. I właśnie chciałbym tą modyfikację począć, gdy skończę Gothica 2. Dobra. Lecimy na dół. Tutaj trzeba mieć szeroko, oczy szeroko otwarte. Myślałem, że mi się gra skaszowała jakimś cudem. Dobra, obejrzymy tą cutscenkę, chociaż każdy tą cutscenkę doskonale zna. Ją widział po chyba tryliard razy. To mi się podoba. Okej, dobra, idziemy dalej. No nie, tylko nie krwiopijce, kuźwa. Tylko to jest jakaś inna odmiana krwiopijców. To jest troszkę mocniejsze, ale dobra, postaram się to zabić. Tylko ile tam jest? Jeden, dobra. Postaram się zabić za pomocą mojego mieczora. Ciekawe, na ile strzałów padnie. Okej, zapraszam. Widzicie, on ma troszkę inny kolor, taki jaśniejszy jest, ale jak się nazywa? Trujący krwiopijca. Bardzo oryginalnie. Dobra, żądło musimy skorzystać z mikstury wytrzymałości. Dobra. Zanim pójdziemy na dół, kuźwa, naprawdę tutaj się tak przypomina Gothic 1. Kiedy tutaj sobie taki wisielec wisiał, pamiętam. I tutaj był kill-off chyba. I jagody były i na takie. O Jezus Maria! What the fuck? Na szczęście na tego zębaczka jest sposób, jak go zabić. Musimy się po prostu cofać do tyłu. Nas ani razu nie trafi. O ile dobrze tutaj to zrobimy. O kuźwa, tego nie zauważyłem, typa. O kurde, zabił mnie, fuck! Ale okej, grę zapisałem na szczęście w tej górniczej dolinie. Tylko czy ja mam w ogóle runę? Czy ja grę zapisałem po wzięciu tej runy, czy przed? Kurde. Dobra, po wzięciu, na szczęście. Dobra, tam mamy tego diabonga, którego nie zauważyłem, kuźwa. Tym razem postaram się go zabić. No chodź. Pamiętajcie, to jest właśnie dobry sposób. Musicie się cofać do tyłu. On właśnie wyprowadzi swój atak. Oczywiście, z którego nie trafi. A wy możecie go atakować. To jest dobry sposób ludziska. O nie, tylko gra mi się zawiesiła. Jeszcze jeden strzał, zrobimy to. Wow, no nie, trafił nas. Ale okej, mamy tutaj pazury, rogi, skóra i kły. Świetnie. To jakiś paladynek jest. Piwko, ser, polna jagoda. Ile mam tych jabłek? Bo wiem, że pamiętacie, jak zjemy 25 jabłek, to dostajemy tutaj premię do siły, jeden punkcik na stałe. Za piwo też coś mogliśmy dostać, ale kurde, nie pamiętam już co. Przeklęty miecz dwuręczny, smoczek zgła. No kurde, jak ja bym chciał z tego korzystać, ale no niestety, nie mam tyle siły. Niestety. Okej, ludziska, znowu ścięcie, tak, dobrze, zgadliście. A my sobie lecimy dalej, do Górniczej Doliny. Najpierw wejdę do Górniczej Doliny, tam porozmawiam z tymi NPC-tami, a dopiero później, zeksploruję sobie Górniczą Dolinę. Ciekawe, czy Górnicza Dolina też się zmieniła w tej modyfikacji. Hej, ty! Ja? Nie, twoja stara! O kurde, chłopcze, na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widać, że jesteś żółto dziobem.
Tymczasem ta ścieżka prowadzi na tereny orków. Chętnie zrobiliby z ciebie zakąski do tych pomyj, które uznają za alkohol. Och, nie ma za co. Co tu robisz? Czemu tu tak stoisz? O, okej, okay, nie muszę tego czytać. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Możesz mi pomóc? Pewnie, ale musisz... Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Z jakim to spokojem powiedział? Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko, jak jeżeli jesteś dostatecznie... Zaginio. Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większo... Jeśli jednak komuś udało się przeżyć... Co powin... Wracaj skąd przy... Zielonosku... Okej, okay, dobra, świetnie. Teraz nie wiem, czy mam iść bezpośrednio do zamku, czy poeksplorować troszkę ten teren. Widzimy, tutaj mamy smoczego zębacza znowuż oraz zwykłego zębacza. Ja oczywiście to zabiję. Dostaniemy troszkę doświadczenia oczywiście. Okej, okay, ciemne grzyby. Okej, okay, zapraszam. Zapraszam na tango. O, ale padł na dwa strzały. To jest po prostu piękne. Te obrażenia są piękne. Kurde, tak mi tutaj korcia, aby eksplorować ten teren, ale kuźwa nie, jednak do zamku pójdziemy. Na eksplorację jeszcze przyjdzie czas, kochani. Dobra, weźmiemy tego tutaj smoczego zębola. No, come on, zapraszam. O nie, kurde, te zacinki mnie po prostu irytują podczas walki. No chodź. Ale obrażenia są całkiem spore, to mnie bardzo cieszy. No nie, no kurwa, znowu. O, nie trafił mnie. No i świetnie, widzicie, tylko raz nas trafił i to jeszcze przez głupią zacinkę. Tak by nie miał po prostu głupich szans. Dobra, tam raczej nie pójdziemy sobie, bo mamy ogniste jaszczury. I to pełno ognistych jaszczurów, także wolałbym nie atakować tego kurestwa. Jeszcze zabiję tego zwykłego zębacza i pójdziemy sobie do Górniczej Doliny. Znaczy, jesteśmy w Górniczej Dolinie, ale chodzi mi tutaj o to... że pójdziemy sobie do zamku. Dobra. O nie, tylko ciekawe teraz, czy uda nam się dostać do Górniczej Doliny, bo w podstawce i w samym dodatku orkowie nie mieli kuszy. Teraz mają niestety, więc mogą w nas nieźle napieprzać.